komentarzach, czy słyszycie? Zachęcamy. Weronika, Piotr piszą, dobra, czyli wydaje mi Aha. się, że Tak, wszystko tak, słychać. wszystko. Fajnie. Ja jeszcze nic nie powiedziałem, a już wszystko słychać. Nie słychać, Dobry. melduję, tak, Okej. słyszę, cudownie. Jak miło Was widzieć. Fajnie. To dobrze, mamy równo 19. Proszę, jeszcze Jan coś pisze miłego na pewno, jak znam Jana. Mnie też Widać. Janie, czuję Też się widać Jana. przeczytaliśmy. Też widać. Jana, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że Państwa nie widzę. Mam też nadzieję, że Państwo mnie widzą i myślę, że zaczynamy drugi odcinek naszego serialu Sąd z papieru. Myślę, że chyba możemy, tak? Czy sygnał tutaj z reżyserki będzie taki, żeby zaczynać? Zaczynamy. Tak, okej. Okay. Sygnał z reżyserki przyszedł pisemnie. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że Państwo są z nami, wierzymy na słowo. Dzisiaj drugi odcinek naszego serialu Sąd z papieru, to znaczy to się stał serial i stał się serial pod tytułem Sąd z papieru. Nawiązania, myślę, są oczywiste do Domu z papieru, a jeśli chodzi o sąd, to on jest zdecydowanie bardziej z papieru niż Dom z papieru, bo w sądzie na papierze jest wszystko i wszystko tym papierem sądowym jest. Będzie to miniserial, odcinków będzie. Będą co najmniej cztery, potem może piąta niespodzianka, o tym wszystkim porozmawiamy. Już od razu mówię Państwu, że ta pora, którą dzisiaj mamy, powtórzymy ją sobie również za tydzień. Także o 19 w następny wtorek zapraszam serdecznie na odcinek trzeci. Jaki to będzie odcinek, to Państwu powiem. Jak w każdym szanującym się serialu, to jest taki moment, żebyśmy sobie streścili i przypomnieli to, co było w poprzednim odcinku. Ja mam taką nadzieję, że zarówno wśród Państwa są ludzie, którzy oglądali poprzedni odcinek, jak i są tacy, którzy oglądają nas od właśnie drugiego odcinka, czyli są z nami teraz. Czy się mylę, czy też czy się nie mylę? Czy jest ktoś, kto z nami był, czy wszyscy z Państwa z nami byli, czy też jasne? Jasne, o tak. Dobrze, więc mam nadzieję, że na pytanie, czy się mylę, to nie jest odpowiedź, że jasne, ale że mamy zarówno publiczność pierwszego odcinka, jak i mamy. Byłem, nie byłem, super, fajnie. To przynajmniej dla pana Wojtka pokrótce powiemy, ja powiem o tym, o czym już mówiłem, także dla państwa to też będzie taka może mikro przypomnienie. To jest też ten moment, że też można jeszcze sobie zrobić herbatę, ewentualnie się przygotować. Tak to właśnie w serialach są chyba dwa takie momenty. Znaczy moment pierwszy to jest to, co było w poprzednim odcinku, a moment drugi to jest, kiedy się pojawia czołówka, czy jakaś taka piosenka. Piosenki nie będzie, ja nie będę śpiewał. Natomiast w poprzednim odcinku mówiłem o organizacji sądownictwa, o tym, jak sądownictwo jest zbudowane, mianowicie dwuinstancyjny proces, czyli co najmniej odwołanie do jednego sądu, w szczególnych przypadkach możliwość jeszcze dodatkowego odwołania się od wyroku sądów. Jakie są sądy w Polsce? Tutaj przypominamy sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne. Wszystkie liczby są w raporcie sieci Watchdog Polska, który też mam nadzieję państwo wiedzą. Okej, okay, Jan poszedł na kawę, dobra. Jak dostać nominację od prezydenta? No to się trzeba, to tak jak mniej więcej jak dostać się do filharmonii, czyli trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Opowiadałem o tym, o tej ścieżce kariery sędziego, o tym, w jaki sposób zostać sędzią, jak to trwa. Zresztą pojawiły się też pytania dotyczące o, pracownik, bez wprowadzenia pracownik sądu, bardzo fajnie. Tym bardziej witam, bardzo się cieszę, że jest pan z nami. Kim jest asesor? Jakie są prawa, obowiązki sędziów? Co głównie nas interesuje, jeżeli mówimy o etyce sędziów? Jaką ponoszą odpowiedzialność sędziowie? Potem to, co nas podnieca, a to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. Także mówiliśmy o majątkach sędziów. Przypomnę ten raport, zresztą ten raport bridge.pl. On jest naprawdę dobry. Mnie się podoba, jest to solidna analiza. Zresztą ja będę się też do niego czasem odnosił, bo to się tak czasami zdarza, że jak gdyby sądownictwo jest znacznie lepiej opowiedziane przez ludzi spoza sądownictwa niż tych ze środka, ale to też myślę o tym
będziemy mieli okazję chwilę porozmawiać. Majątki, wynagrodzenia sędziów, stan spoczynku, więc to są te różne przywileje i to takie, co sędziom, co mają sędziowie, ewentualnie czego się boją sędziowie stracić. No i później to pytanie dyrektor czy dyrektor, to myślę, że też Państwo pamiętają, jak to jest, że ten dyrektor to nie jest tak do końca dyrektor, czyli to nie jest reżyser, bo to jest raczej producent. Więc tak mniej więcej wyglądał nasz poprzedni odcinek serialu, odcinek pilot. No i teraz przechodzimy już do odcinka właściwego. A więc musi być taka plansza, że w dzisiejszym odcinku i w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest takim troszkę właśnie, trzymając się z serialowej terminologii, takim troszeczkę spin-offem tego pierwszego odcinka, no tak niekonwencjonalnie, ponieważ trudno robić spin-off do pierwszego odcinka, ale co, no my nie damy rady, jak najbardziej damy rady. Także będzie trochę odpowiedzi na pytania, będzie organizacji sądu, będzie raport Watchdog, ale tytułem tego odcinka jest Królowa Statystyka i o tej królowej statystyce sobie troszkę porozmawiamy. Ja będę też Państwa zachęcał no, do spojrzenia na te statystyki, które pokażę. Ja też powiem, gdzie ich szukać, jak się z nimi jak gdyby rozprawiać, czego się z nich można dowiedzieć, bo można się z nich dowiedzieć bardzo wiele. Pytanie pierwsze, które się pojawiło po poprzednim spotkaniu i temu będę chciał też poświęcić troszkę czasu, bo ono ma znaczenie w takiej ogólnej organizacji. System sali sądowej, ale jest ich dziś mało, a chciałbym, żeby zapoznać się z tym cyklem wykładu. No nie przesadzajmy, że to wykłady, ale czuję się bardzo tutaj, bardzo mi miło, że ktoś będzie chciał jeszcze to pokazywać. Z tego co wiem, wykłady są nagrywane. Otóż, awans w sądzie, to jest takie pytanie dość podchwytliwe, to znaczy, znowu, jest parę systemów i parę takich założeń, które są i które są mi dość bliskie. Po pierwsze, jest w ogóle takie pytanie, co to znaczy awans, jaki może być awans i czy awans jest sędziom potrzebny, jak to jest. No i znowu, zadajemy sobie takie pytanie, jak to jest, bo awans to jest faktycznie motywujące, to jest mobilizujące, to jest jakiś tam element docenienia. Tylko mówiąc poprzednim razem o statusie sędziów, chyba nie powiedziałem, o na przykład dodatkach za wysługę lat, o pewnego rodzaju takim uszanowaniu z samego faktu bycia sędzią i też to jest takie przełożenie i zbilansowanie obowiązków, które mają po prostu sędziowie, ich odpowiedzialności, ich tego decyzyjnego problemu, który no, sędziowie żyją z podejmowania decyzji po prostu i muszą tych decyzji podejmować jak najwięcej i w naszym interesie, w interesie nas wszystkich, to jest to, żeby te decyzje były jak najlepsze, jak najlepiej umotywowane, a przede wszystkim oparte na prawie, oparte na przepisach. No i teraz przechodzimy do kwestii awansu sędziów i takich koncepcji awansowych jest kilka. Jest taka koncepcja dość czysta i taka, nazwijmy to sędziur, czysty sędzia, że po prostu zostając sędzią nie myślimy, nie mówimy, nie jest nam potrzebny żaden awans. Sam fakt być sędzią jest już wystarczającym wyróżnieniem i te awanse są nam niepotrzebne. To się też sprowadza czasami na przykład do nominacji, natomiast tak jak Państwu mówiłem, jedzie się do prezydenta za każdym razem, kiedy się w sądzie właśnie awansuje, czyli jest się nominowanym na stanowisko sędziego sądu rejonowego, jedziemy do prezydenta. Nominowany na stanowisko sędziego sądu okręgowego, jedziemy do prezydenta, żeby odebrał ślubowanie, żeby nam uścisnął dłoń, żeby nam wręczył łańcuch po raz kolejny sędziego. W związku z tym no, jest przewidziany taki system awansowy, on się wiąże ze strukturą sądów. Jeżeli są te dwie instancje, ale w sumie trzy szczeble sądownictwa, no to siłą rzeczy, jak ktoś jest sędzią sądu rejonowego, to żeby się dostać do sądu okręgowego bądź apelacyjnego, jest mu potrzebny awans, nie mówiąc już o sądzie najwyższym. To jest po prostu przewidziane w strukturze. Co ciekawe, ja byłem przez 2 tygodnie na takiej wymianie sędziów w Saksonii i w Saksonii ten system jest o tyle ciekawy, że jest się sędzią, co więcej, nawet jak się jest sędzią na przykład sądu apelacyjnego, to można orzekać i w tym sądzie apelacyjnym, i w sądzie ichnim rejonowym, zmieniając sobie te sprawy, zmieniając sobie specjalizację, to jest życzenie sędziego, tak przynajmniej było w roku 2016, kiedy ja miałem tam okazję spędzić trochę czasu i sporo się dowiedzieć, i też trochę popodziwiać mimo wszystko ten niemiecki system prawny, system sądowy, bo on jest pewnego rodzaju wzorcem, poza tym no, jest też
System polski dość podobny, dość zbliżony, jeżeli chodzi o organizację sądów, o tym też za chwilę powiem. Czyli jest ten jeden mechanizm awansu sędziów, polegający na tym, że właśnie no jestem sobie w rejonie, ale chciałbym być sędzią sądu okręgowego, albo jestem sędzią sądu okręgowego, no ale moja ambicja sięga sądu apelacyjnego. I znowu, możemy sobie zadawać pytanie, czy to jest ok, czy to jest nie ok. No taki system póki co jest. Ja też no, nie zaprzeczam, nie ukrywam, że sędziowie bywają ludźmi ambitnymi, natomiast tak samo jest, znaczy zarówno możemy spotkać ludzi ze stażem 20, 30, 40 lat pracy, no 40 trochę trudniej, ale 20, 30 lat pracy w sądach rejonowych i oni są bardzo szczęśliwi, że tam są, że orzekają, że są po prostu blisko ludzi, no też mają nawet no, z przyczyn takich, nazwijmy to technicznych, dojazdowych i blisko do pracy i są na tej samej sali rozpraw. To jest też na przykład, co jest ważne. Sędziowie rodzinni dość często mają taką możliwość i to jest w ogóle coś niesłychanego, to też pokazuje skalę władzy i skalę sprawczości sędziego, że sędzia rodzinny ma taką możliwość sobie trochę wychować swoją okolicę, czy ten swój okręg właściwości. To znaczy polega to na tym, że ogólnie sprawy są sędziom losowane, przydzielane tak dość randomowo, powiedzmy, bo to jest dość modne teraz mówić, że coś jest randomowe, używać jakiegoś anglicyzmu, ale w systemie losowania. Natomiast sędziowie rodzinni, oni mają takie swoje dzielnice, ulice. Chodzi o to, że są pewnego rodzaju no, szeryfami na danym terenie, a że sędzia rodzinny zajmuje się zarówno tymi nieletnimi, którym to raz na czas jakaś demoralizacja się zdarzyła, jak i tymi rodzinami, które, no, umówmy się, nie idzie im najlepiej, to znaczy jest tam jakiś konflikt, alimenty, kwestie opieki, kwestie nawet zaniedbań dzieci, więc taki sędzia rodzinny po kilku latach orzekania no, ma dość mocno rozeznany ten swój teren. Co więcej, jeżeli podejmuje słuszne decyzje, jeżeli ten sędzia faktycznie jest na tym swoim terenie, jest takim, to może szeryfem to nie najlepsze określenie, ale takim wychowawcą, rozjemcą, dodatkowo współpracuje z dobrym kuratorem, to w tym momencie czasem się tak zdarza, że ten sędzia, no nie tylko, że to są naturalne i prawdziwe historie, że powiedzmy trafia do niego kolejna postać z rodzeństwa, a potem nagle już nie trafiają, bo jednak i jest jakiś dobry wzorzec i komuś się w tej rodzinie udało, czy nie wiem, skierował wyrywnego chłopaka do uprawiania sportu, czy tam dziewczynę zainteresowaną być może kradzieżą kosmetyków z drogerii, z kolei do zakładu manikiru czy pedikiru, pokazał jej jakieś zainteresowanie. To jest ta moc właśnie sędziego rodzinnego. A potem się okazuje, że po takich paru latach, czasami po kilkunastu latach, sędzia sobie... użyję tego tutaj, że w cudzysłowie, troszkę wysprzątał ten teren, to znaczy ma na tyle duże rozeznanie, często też współpracuje czy z dyrekcją szkoły, właśnie z kuratorami, to jest taki sędzia najbliższy życia, najbliższy tego życia rodzinnego, że powiedzmy po tych właśnie latach tej ciężkiej pracy, tej takiej obróbki, znaczy to nie jest najlepsze słowo, ale mam nadzieję, że Państwo rozumieją, o co chodzi, tego swojego terenu, to zaczyna przynosić rezultat. I w tym momencie sędzia no, też ma taki moment, że może się cieszyć tymi efektami swojej pracy, że to jest po prostu satysfakcja, że też udało się kogoś uratować przed demoralizacją, że powiedzmy, że ten najmłodszy brat z rodzeństwa no, nie powtórzył drogi swojego starszego i jeszcze starszego brata i on na przykład nie trafi do zakładu karnego. Więc to jeżeli chodzi na przykład o sędziów rodzinnych, w których przypadku czasami te awanse są no nie są czymś, na czym może im szczególnie zależeć, ale to wszystko badamy indywidualnie. Także jedna możliwość to jest ten awans do góry, że tak zwany awans pionowy, ale jest też tak zwany awans poziomy, czyli zostajemy tak zwanym sędzią funkcyjnym. Ci sędziowie funkcyjni, no to się zaczyna od kierownika sekcji, która jest takim najmniejszym zespołem w sądzie, najmniejszym jego kawałkiem, najmniejszą taką funkcyjną całością. Potem mamy wydziały, można być przewodniczącym wydziału, wcześniej wiceprzewodniczącym wydziału. No a żeby zarządzać sądem, można też awansować na stanowisko wiceprezesa, a później prezesa. Więc ta grupa i ta liczba stanowisk w sądzie tych możliwych awansowych jest zarówno na tym takim szczeblu w swojej firmie, powiedzmy w ten sposób, jak i awansowania do kolejnych firm. Więc to są te... Jak gdyby to są dwie drabiny, drabina, która idzie do góry, czy te schody do góry, ale też mamy taki element poziomy, że po prostu w swojej firmie, no
Chociaż to są takie, powiedzmy, mniejsze schodki. Jedne są, o, jedne to będą tutaj schody na zewnątrz, a drugie schody, którymi wchodzimy na kolejne piętra w tym naszym budynku. I więc w tym naszym budynku najczęściej, znaczy tak, znowu, miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, ze szwedzkim sędzią, niezwykle ciekawym, to też jest taka historia, że sędziowie jak się spotykają, to mają dość dużo wspólnych tematów, bo po pierwsze są w stanie sobie porównać swoje obłożenie, czyli tą statystykę królową naszą, o której będę mówił, ale też pewne kwestie organizacyjne, jak to u nich wygląda. I we mnie dość mocno utkwiło to, co mówił szwedzki prezes sądu, bodajże w Karlskronie, że na początku najlepsi sędziowie zostawali prezesami. Ale w tej chwili jest taka tendencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Szwecji, w szwedzkim sądownictwie, żeby ci dobrzy prezesi stawali się jeszcze lepsi, że pojawia się takie założenie, że ktoś jest właśnie tym menadżerem wymiaru sprawiedliwości, tym tak zwanym public managerem. Czy to jest też związane z tym public management i po prostu możliwością pewnego zarządzania sektorami, znaczy jednostkami sektora publicznego? Ja się z tym też absolutnie zgadzam. To znaczy, no, może powiem coś kontrowersyjnego, ale to nie zawsze ten najlepszy sędzia ma na przykład zostać prezesem. Tym bardziej, że no, bycie prezesem, o tym też za chwilkę jeszcze troszkę więcej opowiem, ale to jest przede wszystkim taka praca, znaczy z mojej perspektywy, i tak ja starałem się ją wykonywać, jako wspieranie tych sędziów, jako jak gdyby znajdowanie pewnych rozwiązań, no, bycie właśnie pewnego rodzaju menadżerem tego sądu, a niekoniecznie bycie tym, który orzeka najlepiej i jak gdyby skupia się wyłącznie na orzecznictwie, tym bardziej, że przepisy pozwalają i też są tak skonstruowane, że z funkcją wiąże się ten tak zwany mityczny mniejszy wpływ. To znaczy, jeśli się jest przewodniczącym wydziału, można mieć trochę mniej spraw niż swoi koledzy, ponieważ dodatkowym obciążeniem jest tutaj pełnienie tej funkcji, przydzielanie na przykład spraw czy załatwianie skarg. O tym też będzie za chwilę. Więc najczęściej jest to, no, siłą rzeczy prezesem sądu czy przewodniczącym wydziału zostaje ktoś spośród sędziów danego sądu, więc to się też dzieje różnie. I miałem okazję uczestniczyć w pewnego rodzaju konkursach i też miałem okazję, no, nawet samemu takie konkursy organizować dla sędziów, którzy chcieliby być przewodniczącymi, no zakładając w ten sposób, że po prostu no, sam wiesz, czego chcesz, co jest dla ciebie najlepsze. Czyli w obrębie danego sądu można awansować na te stanowiska menadżerskie, powiedzmy w ten sposób. Tam są też przepisy związane z tym, że funkcję pełni się przez 3 lata, że można ją powtarzać, że jakby każdorazowo jest też ocena przez prezesa, przez przewodniczącego wydziału i nawet przez wizytatora, bo znowu te decyzje prezesa, one nie są tak w pełni suwerenne, znaczy je akceptuje kolegium sądu, czyli taki kolegialny organ, taki trochę zarząd sądu przełożonego. Więc tutaj pojawia się kandydatura i ta kandydatura jest opiniowana. Troszkę inaczej jest z prezesem, znaczy z prezesem było tak za dawnych czasów, że prezes był po prostu wybierany przez sędziów, znaczy była bardzo istotna i wiążąca opinia, kto może być prezesem, no i trzeba było uzyskać po prostu poparcie większości sędziów w sądzie. Od pewnego czasu, o czym też Państwo piszecie w raporcie, nie jest to konieczne, głos ministra ma tutaj decydujące znaczenie. No i cóż, jak też Państwu pozostaje. No i mamy teraz kwestię awansu do sądu wyższej instancji. I jest parę takich, o właśnie, na zapowiedzi, na tym trailerze naszego odcinka nie pojawił się taki magiczny zwrot, jeszcze jeden, związany ze statystyką, czyli tak zwana stabilność orzecznicza. Stabilność orzecznicza to jest jeden z takich głównych czynników i jeden z takich, znowu, to się gdzieś tam nazywa KPI-ami, czyli Key Performance Index, czyli takich wskaźników skuteczności konkretnego sędziego. To znaczy, jeżeli sędzia orzeka dobrze, a orzeka dobrze w taki sposób, że nawet jeśli jego decyzje są zaskarżane, jeśli ludzie odwołują się od jego wyroków i te potem decyzje są weryfikowane przez sąd wyższej instancji, czyli to albo sąd okręgowy, albo sąd apelacyjny, no to liczy się procent tych wyroków, które zostały utrzymane w mocy, czy też oddalone apelacje, bo to oczywiście jest tak, że inne te pojęcia są w postępowaniu karnym, inne w cywilnym, o tym też będziemy mówić. To nie może być jak gdyby zunifikowane, musi być trudno i musi to być trudno zrozumiałe dla ludzi spoza, czy dla ludzi, no, nieobeznanych tak całkowicie z tym. Natomiast
To jest pewnego rodzaju miernik, czyli tego sędziego rozlicza się zarówno z tego, ile zrobił, czy te jego wyniki, czy on załatwia tych spraw, czyli czy kończy spraw więcej niż koledzy z wydziału, mniej niż koledzy z wydziału, czy właśnie na poziomie średniej wydziału, a oprócz tego jednym z takich ważnych czynników jest ta tak zwana stabilność. A stabilność polega na tym, że sędziemu wyroki są utrzymywane, czyli powiedzmy, jeżeli ktoś wydał 50 wyroków, 10 wyroków zostało zaskarżonych i zmieniono bądź uchylono dwa wyroki, no to ta jego stabilność wynosi 80%. Jest całkiem spora, dość stabilne jest to orzecznictwo. Natomiast znowu, i tu wchodzimy, to już jest pierwsze takie dotknięcie naszej dzisiejszej bohaterki, czyli królowej statystyki w sądach. Bo teraz tak, mamy człowieka, który, tak jak mówię, wydał 50 wyroków. To w jakimś tam okresie sprawozdawczym, proszę, to jest dla prostego rachunku, żebyśmy tutaj nie popłynęli z matematyką za bardzo. Więc mamy wydane 50 wyroków pewnego sędziego, nazwijmy to sędziego A. I ten sędzia A z 50 wyroków miał zaskarżonych wyroków 10. I temu sędziemu A z 50 wyroków zaskarżono 10, utrzymano w mocy 8 i jak gdyby ich nie tknięto, sąd okręgowy powiedział, super, orzekasz, o to właśnie chodzi. Oczywiście sąd okręgowy nigdy tak nie mówi, to ten feedback, który my dostajemy, to jest albo taki, znaczy dostawaliśmy, no to taki albo mocno gorzki, albo taki średnio gorzki na zasadzie, że można podzielić ustalenia sądu niższej instancji, albo że sąd okręgowy czy sąd odwoławczy przyjmuje za własne swoje te ustalenia, które zrobił sąd pierwszej instancji orzekając w tej sprawie. Czyli tak, ma sędzia A, 50 wydanych wyroków, 10 zaskarżonych, 8 utrzymanych w mocy. I sędzia B. Sędzia B też wydaje 50 wyroków, ale sędziemu B skarżą na przykład wyroki 2. I w tym momencie jeszcze jeden z wyroków sędziego B zostaje uchylony, no a jeden ostał się, jak to się mówi, czyli nie został uruszony przez sąd odwoławczy. Czyli 50, 10 i średnia 80, stabilność, a ten drugi sędzia, jak łatwo sobie policzyć, 50 wyroków, zaskarżone 2 i stabilność orzecznicza 50%. Czyli można powiedzieć właśnie statystycznie, nasza królowa statystyka się tutaj, myślę, że szyderczo uśmiecha i mówi, no dobra, czyli sędzia B, no to stabilność orzecznicza, Boże, 50%. Co drugi jego wyrok jest zmieniany bądź uchylany. Sędzia A, fantastycznie, 80%, tak? Czyli na 5 wydanych przez niego wyroków, ewentualnie jeden zostaje zmieniony czy zostaje uchylony. I to jest takie pierwsze pytanie, które ja też chcę je Państwu zostawić. To jest takie pytanie, z którym no, sędziowie się borykają od wielu lat. To znaczy znowu, bo to wszystko potem ocenia sędzia wizytator. To jest z reguły sędzia sądu wyższej instancji. Często to są też sędziowie, znaczy teraz są takie założenia, żeby to byli sędziowie z obszaru apelacji, ale z innych sądów okręgowych, czy nawet z innych apelacji, żeby wizytowali tych chętnych do awansu, czyli że to cały czas sędziowie sobie awansują, czyli idą tymi drugimi schodami, te schody prowadzą z sądu rejonowego do sądu okręgowego. I w tym momencie jest takie pytanie, czy lepszy jest ten sędzia, któremu wystarczy połączyć to z odsetkiem zaskarżanych, nie bez powodu, właśnie, tak jest. Bardzo dziękuję za głos pana Michała Zemełki, za ten komentarz. Tak, to też powinien być dodatkowy czynnik, to znaczy im więcej, im szerszy jest ten obraz sędziego, gdzie właśnie ta nasza królowa statystyka, no, właśnie z tym jest różnie, to znaczy te kryteria awansowe i kryteria oceny sędziów, one się niestety różnią, nie ma też jakiegoś jednolitego wzorca i jednolitego systemu wizytacyjnego, przynajmniej ja się z nim nie spotkałem, więc tutaj na pytanie sieci i to, co pan Michał napisał, moim zdaniem im więcej wiemy o sędzim, im jak gdyby ten jego obraz jest no, pełniejszy, ciekawszy, tym większa jest gwarancja, że po awansie będzie dobrze. Dodatkowo dochodzą takie rzeczy miękkie, czy na przykład umiejętność komunikacji, czy to jak sędzia tłumaczy to na sali. Z drugiej strony możemy też założyć, że taki sędzia, który ogłosił swój wyrok, a potem jakoś wytłumaczył go prostymi słowami, w sposób zrozumiały, no to chyba to jest ten właśnie sędzia, raczej sędzia B, że tych wyroków zaskarżają mu mniej, że ludzie czują się przekonani. Tutaj też wchodzimy na taki grunt tak zwanej sprawiedliwości proceduralnej, czyli tego, że człowiek może nawet sprawę przegrać,
ale w momencie, kiedy się poczuje, że został wysłuchany, że ktoś się z nim skomunikował, że wreszcie zrozumiał, dlaczego przegrał, to on wychodzi z sądu nie w poczuciu zrobili mi krzywdę, kasta, złodzieje, łapówki, tylko wychodzi w poczuciu takim, cholera, faktycznie przegrałem, ale wiem dlaczego, wiem czemu to się stało. Więc tutaj no, ten obraz sędziego, znowu w momentach awansowych, zresztą no, cóż tu daleko szukać, ja też Państwu polecam, bo to jest informacja właściwie publiczna i dostępna, ale biogramy na przykład członków Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie tam też było takie założenie, na przykład działalność społeczna, zresztą myśmy to też analizowali, że znowu pytanie, czy sędzia z doktoratem to lepszy sędzia niż sędzia bez doktoratu, czy sędzia gdzieś tam aktywny społecznie to lepszy sędzia niż ten, który jak gdyby praca dom, czy dom, sąd, dom się porusza. To są takie pytania, na które w dalszym ciągu nie ma odpowiedzi i to są pytania, które chyba dotykają też tego, o czym mówimy, czyli i skąd się biorą sędziowie, i czy my im ufamy, i czy taki sędzia, no to jest właśnie, czego oczekujemy od sędziego, jaki jest też ten model kompetencyjny, model kariery sędziego. Więc tutaj jest kwestia wizytacji, jest kwestia oceny i potem przedstawia się kandydatury konkretnym zespołom, znaczy dzieli się Krajowa Rada Sądownictwa na zespoły i jest taki moment, że są ogłaszane wolne stanowiska sędziowskie, wtedy sędzia każdy tego sądu, który innego sądu, który spełnia kryteria do tego awansu, może się zgłosić, może takie swoje CV przesłać. Niestety z reguły sprowadza się to właśnie do tabelek, niestety sprowadza się to do królowej statystyki, niestety czasami nie widzimy tego pełnego obrazu i na tym polega awans w sądzie. Pytanie numer dwa, jak to tu będę krócej odpowiadał, jak to jest z tymi transferami? Przez transfery rozumiemy przechodzenie właśnie z innej korporacji, czyli powiedzmy ktoś był adwokatem, ktoś był radcą prawnym, ktoś był notariuszem i trafia do sądu. I faktycznie rację ma dziekan Warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej Mikołaj Pietrzak, który mówi, że sędziowie no nie do końca dobrze widzą i szczególnie mile, że niekoniecznie adwokaci czy ci, którzy wykonywali inne zawody prawnicze są mile widziani w sądach. I teraz znowu, jeśli Państwo mnie pytają, a Państwo mnie zapytali, dokładnie, no statystyka to tylko narzędzie właśnie, no to znaczy najlepiej byłoby tej statystyki używać po prostu jak najlepiej, perfekcyjniej, ale to nie jest takie proste. I teraz jeżeli Państwo mnie pytają o mój pogląd, jak już mówiłem w poprzednim naszym odcinku, bardzo się cieszyłem, mogąc przyjmować, czy widząc ludzi z doświadczeniem w innych korporacjach, którzy, o ocenie pracy sędziego decyduje statystyka przypadek przydziału spraw. To nie jest tak do końca przypadek, to losowanie no plus, minus raczej w ogólnym tam rozrachunku prowadzi do mniej więcej tych samych rezultatów, chociaż znowu, jeśli sędzia był na L4, nie miał przydzielonych spraw, znaczy, tak jak mówię, i to jest też taka odpowiedź do Pani Elżbiety, ja ją będę powtarzał, bardzo byłoby fajnie, to też mogłoby na przykład wyjść od organizacji obywatelskich, żeby sobie no, stworzyć taki model sędziego, model jego cech kompetencji i próbować też dopasować czy porównać orzekających sędziów do tego modelu. Zresztą fajnym też pomysłem i NGOsy to robią, są te wysłuchania publiczne sędziów, znaczy kandydatów na sędziów, to też było przy okazji sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czy też sędziów kandydujących do Krajowej Rady Sądownictwa. No niestety na tym wysłuchaniu pojawiło się dwóch sędziów. Ale wracamy do naszej historii o transferach. Więc ja tu się powtórzę, bardzo byłem szczęśliwy, mogąc współpracować w sądzie z ludźmi, którzy mają za sobą przeszłość korporacyjną, że byli adwokatami, że byli notariuszami, bo to jest też zupełnie, zupełnie coś innego. Po prostu tacy ludzie mają doświadczenie z różnych stron tej sali rozpraw, z różnych stron tego sędziowskiego stołu. Tacy ludzie też no, przez jakiś czas utrzymywali się na rynku. Tacy ludzie są zdecydowanie bliżej życia niż sędziowie, którzy są, tak jak mówię czasami, to jest program pierwsza i ostatnia praca dla sędziów. Więc tutaj z całym szacunkiem też dla kandydatów, dla absolwentów szkoły, w niektórych sądach, w takich
dużych sądach z bardzo dużym obciążeniem, bo to też jest ten element taki, no, że oddziaływania na psychikę, tego takiego zasypania sprawami, też hierarchii ważności, jakiegoś podejmowania decyzji, czym się zająć i co jest dla mnie ważne. Moim zdaniem, no, mieli przewagę ci ludzie, którzy mają za sobą te parę lat, czy paręnaście doświadczenia zawodowego. Zresztą też taka krótka historia, kiedy byłem prezesem sądu, jak się przyglądałem na przykład jednej sędzi, wiedziałem, że to była adwokatka, uskarżała się na bóle kręgosłupa, no więc starałem się zapewnić jej taki wygodniejszy fotel, no i też po prostu zapytać, czy jest w dobrej formie, czy może siedzieć, czy nie może siedzieć. I ona w pewnym momencie też powiedziała, no panie prezesie, to jest w ogóle coś niesamowitego, no bo jak byłam adwokatem, to i tak wszystko sobie musiałam kupić sama. I tak musiałam sama o siebie zadbać, a to, że ktoś o mnie dba, jak gdyby, że ta instytucja troszkę o mnie zadbała, to jest w ogóle coś niesamowitego. Więc to jest też różnica podejść. Okej, więc jestem absolutnie za. Praca na linii, czyli na taśmie, a praca odwoławcza. No właśnie. Ja użyłem w poprzednim odcinku takiej historii o tej pracy na linii, czy też pracy na taśmie. No sądzenie w pierwszej instancji to jest zdecydowanie taka taśma fabryczna. Oczywiście sądy odwoławcze też taką taśmę mają, może ta taśma jest trochę. Aha, czy zawodowi pełnomocnicy nie mają innych przyzwyczajeń, na przykład do manipulowania? Jeśli nawet mają takie przyzwyczajenia, co, no znowu, to też jest pewnego rodzaju postrzeganie i takie założenie, że to jest zawodowy pełnomocnik, że on jest od tego, żeby tam coś nawywijać, sprawę jakoś skręcić i tak dalej. Natomiast no, to takie przyzwyczajenie, kiedy się trafi do sądu, to trzeba sobie dość szybko z tego przyzwyczajenia zrezygnować, bo sąd też raczej tego momentalnie człowieka nauczy i no, to jest też zupełnie inna praca, to zresztą ludzie też muszą mieć tego świadomość. Wracamy do naszej pracy na linii, czy pracy na taśmie, przy taśmie Fabryki Sprawiedliwości, a tej pracy odwoławczej. Otóż sędzia pierwszoinstancyjny jak gdyby najwięcej pracuje na sali rozpraw, to jest to jego miejsce pracy, to jest ten jego warsztat, on się tam spotyka z ludźmi, on decyduje o ich sprawach, on podejmuje te decyzje, tak jak mówię, z których żyje, i to jest kontakt z ludźmi. No właśnie na przykład sądownictwo rodzinne, czy takie sprawy cywilne, na przykład czynszowe, eksmisyjne, to cały czas jest jakiś człowiek, to jest kontakt z tym człowiekiem i też decyzja sędziego w danym momencie też dość często, z reguły większość tych spraw można załatwić na pierwszej rozprawie, skończyć, wydać wyrok, zdecydować. Więc to jest taka praca cały czas w tym wirze, w tym środku konfliktu, gdzie są realni ludzie, gdzie są ci ludzie z ich problemami, z ich przyzwyczajeniami, z ich no też stanowiskami w danym procesie. Powód pozwany, czy też no, oskarżyciel, oskarżony w karnistyce jest jeszcze troszkę inaczej, no bo ten, który siedzi po lewej stronie sędziego, to jest oskarżony. Po prawej stronie zawsze znajdzie się jakiś oskarżyciel, chociaż też nie musi zawsze być na sali rozpraw, on jest do momentu wniesienia aktu oskarżenia. Natomiast no, w sprawie cywilnej to są dwie strony, te strony są równe, to jest powód, to jest pozwany i cały czas się jest w środku tego konfliktu. No, można ewentualnie ten konflikt zażegnać, może też się zdarzyć, że ten konflikt będzie eskalował. Więc to jest ta praca na tej taśmie wymiaru sprawiedliwości, na linii. Natomiast sąd drugiej instancji ma ograniczony kontakt ze świadkami. On pracuje głównie na tym, co wygenerował, tym jego produktem, o ile sąd pierwszej instancji ocenia stan faktyczny, konflikt między jedną a drugą stroną i wydaje na tej podstawie swoje rozstrzygnięcie, swoje orzeczenie, to sąd odwoławczy, czy to sąd okręgowy, czy to sąd apelacyjny, on sądzi już tą sprawę. To znaczy on przede wszystkim sądzi konkretny wyrok na podstawie zarzutów, na podstawie tej skargi kolejnej, będącej właśnie podstawą odwołania. Czyli jeżeli mamy wydany wyrok na tej taśmie, po tej taśmie, a potem się od niego odwołujemy, to w tym momencie sąd okręgowy głównie nie widzi tych ludzi, raczej, może oczywiście przeprowadzić czy uzupełnić postępowanie dowodowe, ale on dostaje akta. On dostaje akta i on sobie siedzi nad tymi aktami, czyta, czy ona, ale to on w rozumieniu sąd, bo często też sąd orzeka w składach trzyosobowych i ci sędziowie
mają przede wszystkim do czynienia z efektem pracy sędziego pierwszej instancji, a z kolei, przepraszam bardzo, coś się dzieje z moim telefonem, więc muszę go szybciutko wyłączyć. Bardzo Państwa przepraszam. I to jest praca właśnie na linii, na taśmie, czyli w tym konflikcie wśród ludzi, a ta praca odwoławcza to już jest praca na tym efekcie końcowym sądu pierwszoinstancyjnego. I teraz było jeszcze jedno bardzo fajne pytanie związane też z tym, o czym ja mówiłem, o tej pracy drugoinstancyjnej, czyli naukowcy a sędziowie. To proszę spojrzeć tutaj na tym slajdzie, jak to wygląda. To jest Izba Cywilna Sądu Najwyższego. I jak sobie spojrzymy, o, ja będę tutaj zaznaczał, proszę, doktor Grzegorczyk, doktor, o, tu mamy panią doktor Janiszewską, doktor Katner, Krajewski, pani doktor Manowska, proszę, tu kolejna pani profesor, tu jeszcze jeden profesor i tu pani profesor. Czyli tu widzimy mniej więcej w Sądzie Najwyższym taką zbilansowaną reprezentację zarówno tych, którzy od samego początku byli sędziami i do tego Sądu Najwyższego awansowali właśnie tą drogą, o której Państwu mówiłem, ale też mamy naukowców, którzy w tym sądzie orzekają od już dłuższego czasu. To są bardzo uznani naukowcy, bardzo uznani profesorowie prawa, autorzy podręczników, autorzy komentarzy, wykładowcy. I moim zdaniem to jest też taka dość dobra równowaga i jest to wszystko zbilansowane. Zresztą no na przykład pan sędzia Gudowski jest autorem wielu, wielu komentarzy również dotyczących procedury cywilnej. Z kolei pan sędzia Dariusz Zawistowski to też w tą karierę sędziego przeszedł od bodajże sądu okręgowego, znaczy na siłą rzeczy rejonowego w Opolu aż do Sądu Najwyższego. On był nawet przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Jest prezesem Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, więc tutaj też widzimy, jak to wygląda i znowu moim zdaniem ta reprezentacja i takie zbilansowanie naukowcy sędziowie i sędziowie jest odpowiednia, bo też pozwala na złapanie takiej właściwej proporcji, że tutaj orzekamy o sprawach na tyle ważnych, że mamy i głos nauki, nawet no twórców tej nauki, ale też taki dość donośny głos orzecznictwa, które rozstrzyga te sprawy. Zresztą no Sąd Najwyższy to jest ta nasza najwyższa instancja i też szereg orzeczeń Sądu Najwyższego, mimo że nie mamy systemu precedensowego, ale to jednak szereg tych orzeczeń Sądu Najwyższego jest po prostu bardzo ważna i też buduje nam pewną tradycję prawną. Więc to, jeżeli chodzi o odpowiedzi na część pytań, a teraz wracamy do naszego odcinka, bo przed nami no, ta główna część związana ze statystyką. Jeszcze, o, tu jest jeszcze jedno pytanie i ono też pokazuje właśnie tego naszego dyrektora, dyrektora prezesa oraz producenta dyrektora. Czy dyrektor sądu współpracuje z prezesem? No nie ma innego wyjścia, po prostu. On nie ma innego wyjścia, bo znowu, to dyrektor odpowiada za to, żeby poczta z sądu wyszła. To dyrektor też odpowiada w sumie za konkretne zatrudnienie urzędników, czy nawet on odpowiada za obsadę urzędniczą. To znaczy prezes sądu mówi, słuchajcie, no ja jestem od orzecznictwa, ja też pilnuję z kolei tego, żeby sędziom się sądziło jakoś normalnie, przede wszystkim jak najlepiej, w jakichś w miarę komfortowych warunkach. Ja też decyduję o ruchach kadrowych na przykład związanych z sędziami, może tego sędziego jesteśmy w stanie przenieść do innego wydziału, może coś zrobić. Natomiast dyrektora rolą jest od zapewnienia właśnie tego, żeby na salach rozpraw był podłączony sprzęt, żeby w drukarkach był papier, żeby w ogóle, jeśli w sądzie zabraknie papieru, to już to jest po prostu nieszczęście, bo ten główny budulec wymiaru sprawiedliwości, no wtedy nie będzie dostarczany i nie będzie jak tego robić. Także to nie jest pytanie, czy współpracuje, to jest też pytanie jak, no bo dobry dyrektor zawsze działa wspólnie i w porozumieniu, jakby to powiedzieli karniści, z prezesem sądu i też wiedzą, że to jest jak gdyby, że ten statek po prostu płynie pod kapitanem prezesem, ale tym ważnym sternikiem jest absolutnie dyrektor sądu. Proszę Państwa, wróćmy teraz jeszcze do tych naszych dream teamów, to znaczy ja sobie tak opowiadam, i tak też myślę, że ten dream team sędziego to jest właśnie
sędzia, asystent, sekretarz, to jest takie założenie, zresztą tak zwane biuro sędziego w innych krajach, ale też pojawiło się pytanie, i to będziemy teraz tłumaczyć, związane z tym, jak ich odróżnić, znaczy kto jest kto i kto to jest sędzia, to wiemy, kto to jest referendarz, kto to jest asesor i kto to jest asystent sędziego. Mianowicie, o, czy nie lepiej, a tu mamy pytanie pana Karola jeszcze w tak zwanym między... nie wiem. Wiele takich projektów było, żeby to pierwszy prezes odpowiadał za organizację administracyjną sądownictwa. Tu fajnym przykładem jest NSA jako takie, bo NSA ma i osobny budżet, i NSA jest wyodrębnione, czyli sądownictwo administracyjne jest wyodrębnione, ono jest poza sądownictwem powszechnym i znowu możemy powiedzieć, że ono sobie radzi tak organizacyjnie. Tu odwoływaliśmy się już do Szwecji, do Niemiec, pojedźmy teraz na sekundę do Holandii. W Holandii Krajowa Rada Sądownictwa jest taką radą właśnie menadżersko zarządzającą, która zajmuje się od początku do końca wszystkim. To znaczy tam nie ma, minister sprawiedliwości nie jest w ogóle od sądów, nie ma z tym związku. Jest ta Rada Krajowa Rada Sądownictwa, która nawet budżetuje sądy, ale sądy też mają obowiązek, statystyka się kłania, przewidywać tak zwany wpływ, czyli tyle spraw, ile do sądu wpłynie, ile zarabia asystent sędziego. Kiedyś pisałem do sądów, ale mi nie odpowiedziały. No to gapy są z sądów. Ile zarabia asystent sędziego, jak pamiętam, jest rozporządzenie do znalezienia, niedawno były podwyżki, z tego co pamiętam, nie chcę teraz wprowadzić pana w błąd, dobra, zaparkujemy to i ja znajdę. Tutaj referendarz, tak na szybko, 75% wynagrodzenia sędziego, asesor, 80% wynagrodzenia sędziego w pierwszej stawce, no i asystent, sorry, faktycznie miałem przygotować. W następnym odcinku dowiemy się, ile zarabia asystent sędziego. Może tak być? Może tak być. Okej, dziękuję. Również dziękuję. Dobra. Referendarz, asesor, asystent. Każda jest magistrem prawa. To tu są takie wymogi, że tu wszędzie musimy mieć magistra prawa. Wiadomo. Asesor jest osobą absolutnie po aplikacji, po zdanym egzaminie sędziowskim. Referendarz jest też po aplikacji referendarskiej, też ma znany egzamin referendarski. Asesor sądu, Boże, asystent, przepraszam, to jest asystent. Asystent nie musi. Tak, wynikałaby możliwość tworzenia projektów budżetów ze znajomości. O, ile zarabia asystent sędziego, jest tam link, można sobie spokojnie kliknąć. I teraz tak, bywali też asystenci sędziów po aplikacji na zasadzie takiego pewnego okresu przejściowego, bo też te przepisy się kilkakrotnie zmieniały i można było zostać sędzią nawet po pewnym okresie asystentury. No tutaj te przepisy normujące drogę do sędziego, one niestety nie są stabilne i one się dość mocno zmieniają. Natomiast znowu, ASR, czyli ten asesor, on po prostu orzeka. On tylko nie orzeka w dwóch, trzech kategoriach spraw. Nie orzeka w sprawach rodzinnych, nie dotyka aresztów, nie zajmuje się też umorzeniami postępowań karnych i zażaleniami na to. Natomiast w całej reszcie postępowań w sądach rejonowych ASR to jest człowiek, który orzeka. To jest człowiek, który wydaje z taką samą mocą wyrok czy postanowienie jak sędzia. Teraz mamy referendarza. I referendarz to jest człowiek, który, to jest ciekawe, bo on pracuje w sądzie, ale wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej przewidziane ustawą i nie będące wymiarem sprawiedliwości. Czyli na przykład referendarz może się zająć rozliczaniem kosztów, może się zająć rozliczeniem kosztów procesu, może się zająć wydaniem nakazu zapłaty, może oni na referendarzach stoją po prostu wydziały tak zwane rejestrowe, czyli te wszystkie rejestry, Krajowy Rejestr Sądowy, to jest coś, gdzie są właściwie wyłącznie referendarze, nawet mogą być przewodniczącymi wydziału, tak samo hipoteki, czyli księgi wieczyste, tam też po prostu stoją referendarzami, referendarze się tym zajmują. Odwołanie ewentualnie od decyzji referendarza to jest wtedy, trafia do sądu. Natomiast ten referendarz, on podpisuje swoim imieniem, nazwiskiem konkretną decyzję, też jest decyzyjny, ale w takim zakresie, która nie jest wymiarem sprawiedliwości. No i teraz asystent sędziego w idealnym świecie, no to asystent sędziego w idealnym świecie ma tego swojego jednego sędziego, jest też takim troszkę jego aplikantem, troszkę czeladnikiem,
Ja oglądam w tej chwili serial o klubie motocyklowym, gdzie jest tak zwany prospect, czyli ten taki młody, zwany też rekrutem, więc to jest taki, i który ma też swojego sponsora. Więc ten asystent sędziego to jest też taki człowiek, taki powiedzmy rekrut, czy taki prospekt, więc on nie ma jeszcze tej naszywki na plecach, ale się stara, pomaga, na przykład gromadzi orzecznictwo, przygotowuje pewne projekty rozstrzygnięcia. Znowu, w tym idealnym świecie, to gdyby każdy sędzia miał swojego asystenta, to ta praca sędziego sprowadziłaby się tylko do tego, od czego de facto sędziowie są, czyli do wymierzania sprawiedliwości, do decydowania o rozstrzygnięciu sprawy. Transfery są możliwe, bo czasami referendarze zostają sędziami, no asesorzy siłą rzeczy marzą o karierze sędziów, są na tej drodze do kariery sędziego, asystenci zdają egzamin referendarski, zostają referendarzami, no to jest wszystko możliwe. Proszę Państwa, teraz o, i jeszcze było pytanie o ławników, więc tutaj takie pierwsze zastrzeżenie. Ławnicy to nie są przysięgli, to znaczy ława przysięgłych owszem funkcjonowała w polskim sądownictwie, ale to tak grubo przed wojną, przed II wojną światową i w sprawach karnych. Natomiast mamy w dalszym ciągu ławników, oni występują w sprawach faktycznie w dość niewielkim zakresie spraw. To są sprawy z zakresu prawa pracy, czasami rodzinne i takie resztki jeszcze spraw karnych. I teraz tak, no jest to czynnik społeczny w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Pamiętajmy, że jeżeli kogoś by ta kariera ławnika interesowała, ja też zdecydowanie, znowu, jeśli ktoś chciałby tego dotknąć, zaznać, spróbować, a nie ma tego prawniczego backgroundu, o tym zaraz powiem, to czemu nie? To czemu nie zgłosić się do Rady Gminy czy do Rady Miasta, bo one wyłaniają ławników. I teraz tak, tam są też, to wszystko normuje znowu ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, jest cały rozdział dotyczący ławników. Raz na czas są wybory te ławników, ławnicy mają kadencję. Tych wyborów dokonuje Rada Gminy, Rada Miasta, tam trzeba złożyć zgłoszenie, albo organizacja społeczna, albo bodajże 30 obywateli może zgłosić kandydata na ławnika. Wymagania dla ławników od 30 do 70 lat, czyli taki wiek zamknięty, no i całe szczęście. To jest też ciekawe, bo tutaj ten wiek 30 lat, no więc to też to, o czym mówiłem poprzednim razem, że jakaś taka granica wiekowa, czy taka dolna granica wiekowa jest istotna, podobnie zresztą granica w przypadku sędziów, tylko ona jest niższa, więc 30 lat, jeżeli chodzi o ławnika, maksymalnie 70. Co najmniej średnie wykształcenie. I tutaj też mamy ciekawy temat, ponieważ na przykład urzędnicy sądowi mają wymóg wyższego wykształcenia, co też nie jest tak do końca, jak dla mnie, konieczne, nie do końca przemyślane, a tutaj na przykład ławnik co najmniej średnie wykształcenie, więc to zastrzeżenie co najmniej jest okej. Zresztą no też no nie ukrywajmy, że często ludzie mogą mieć znakomite doświadczenie życiowe, mogą mieć bardzo dużo wiedzy, a niekoniecznie formalnie skończone studia, niekoniecznie potrzebujemy wszędzie magistrów czy nawet doktorów. Kto nie może być ławnikiem? Duchowny nie może być, no ogólnie ludzie w mundurach, to znaczy duchowni też czasami noszą swoje sutanny, mundurowi rozmaici, czy to funkcjonariusze policji, czy wojskowi. Pracownik sądu, czyli tak zwany zawodowiec, czyli ta osoba, która jest no siłą rzeczy adwokat, czy nawet aplikant adwokacki, radca prawny, aplikant radcowski, tym ławnikiem być nie może. Maksymalny wymiar tego obecności ławnika, czyli tego jego udziału w orzekaniu, to jest 12 dni w ciągu roku. Jego pracodawca też musi go wtedy zwolnić z pracy i tutaj też żadnych zastrzeżeń nie może być. Bardzo ciekawą kwestią w tych takich dużych procesach, to nam pokazywało kolejny problem wydolności, sprawności polskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Otóż były bardzo duże karne sprawy, takie już o poważne zbrodnie, czy to zabójstwa, czy to zorganizowanych grup przestępczych, takie już naprawdę tak zwane grube sprawy. I w tych sprawach był skład ławniczy, który składał się z dwóch sędziów zawodowych, trzech ławników i nagle się okazywało, że któryś z tych ławników chorował, a jeszcze w procedurze karnej był taki obowiązek, że jest niezmienność składu, to znaczy ci, którzy zaczynali ten proces 3-4 lata temu, czy jeszcze wcześniej i prowadzili taki duży proces po prostu miesiąc. O, pani pamięta, no właśnie, pani Elżbieta pamięta. I nagle się okazywało, że co, że mamy chorego ławnika, na tyle chorego, że nie może uczestniczyć w tym procesie, proces zaczyna się od nowa, po prostu. Wszystko po kolei, choroba ławnika, nie daj Boże śmierć ławnika,
Więc dlatego od pewnego czasu wyłania się tych ławników rezerwowych to jest też takie pewne zabezpieczenie na wszelki wypadek. Znaczy to też znowu, bo my cały czas poruszamy się na takiej procedurze, która się dość często i dość dynamicznie zmienia. Natomiast proszę Państwa, jak zorganizowany jest sąd? Bo tutaj już od ławników przejdźmy. Czy ławnicy są potrzebni w systemie? Moje zdanie, ja go nie zmieniłem od poprzedniego webinarium, moim zdaniem bardzo są potrzebni. Ja nawet mógłbym się czy trochę upierać, czy nie tyle upierać, ale proponować, żeby, nie wiem, raz w miesiącu asesor sądził też z ławnikami, bo to by było bardzo też ciekawe zetknięcie jak gdyby tego nowego spojrzenia i takiego spojrzenia. Ja też patrzę na siebie i opowiadam o swojej perspektywie, czyli takiego koleżki, który miał te 27 lat, zaczął orzekać jako asesor, miał powiedzmy głowę pełną przepisów i różnego tam orzecznictwa, był super nauczony, a o życiu wiedział no tak może niezbyt wiele i nie był zbyt mądry tak życiowo, nie miał też zbyt dużego doświadczenia i dlatego myślę, że takie spotkanie się, no to jest też kwestia jakiejś rady starszej osoby, bardziej doświadczonej, a też innych perspektyw, to jest zawsze taki raz na czas, czy raz na czas, taki po prostu kolektywna mądrość, myślę, że może pomóc. To jest też znowu pewien paradoks, że te sprawy odwoławcze rozpoznawane są w składach wieloosobowych, czy to takie trudniejsze sprawy w składach wieloosobowych, a właśnie ten asesor, czy taki sędzia rejonowy jest sam na tej sali, pozostawiony sam sobie i jak gdyby no, swoim problemom, więc ja się też pasjami naradzałem z panią protokolantką, żeby też po prostu usłyszeć, czy nawet dowiedzieć się, co ona zobaczyła w danym zeznaniu, w danej sprawie, nie licząc też, znaczy nie mając potrzeby uzyskania jakiejś wiedzy stricte fachowej czy stricte prawniczej, ale takiego po prostu ludzkiego spojrzenia, które czasami brakuje, czy czasem jak człowiek się tak zapamięta w tych przepisach, no to mu trochę brakuje tego ludzkiego spojrzenia. Więc tak jak mówię, z takich ad hoc wymyślonych innowacji, wsparcie dla asesora chociażby w osobie no, ławników, albo jakichś takich wspierających. Znowu, oczywiście będziemy mówić, że to jest kwestia niezawisłości, że tylko niezawisłość, ale też ławnik też jest niezależny w zakresie swojego orzekania. No dobra, może pomysł kontrowersyjny, ale jakiś, więc na pytanie, czy ławnicy są potrzebni w systemie, odpowiadam absolutnie tak. Moim zdaniem absolutnie tak. Poza tym też no, czasy się zmieniają i można się sporo dowiedzieć i można też sporo uzyskać takiej informacji od po prostu osoby właśnie spoza branży. To też te zastrzeżenia, że to nie są prawnicy, że myślą w taki sposób tym zdrowym rozsądkiem, że tym zdrowym rozsądkiem sądowym mogą być ławnicy. Dobra. Jak zorganizowany jest sąd? Więc sąd, każdy sąd rejonowy wyjściowo to jest taki sąd, który ma wydział cywilny, wydział karny. O, sędziowie też. Tak, znaczy ja nie powtarzam folkloru sali sądowej, to jest mi znany co najmniej jeden taki przypadek z chorobą ławnika, koniecznością powtarzania procesu. Oczywiście to samo dotyczy sędziów, to jest wszystko kwestia skali. Więc to znowu, Pani Adriano, jakakolwiek zmiana składu w postępowaniach karnych, czy właśnie śmierć sędziego, to się też zdarzało, ciężka choroba sędziego jak najbardziej, tylko to też pokazuje tą funkcję właśnie rezerwowego ławnika, który był. Mam nadzieję, że no jeżeli tego nie wyjaśniłem w jakiś taki zbyt przystępny sposób, to tak. Tak, teraz nie ma wymogu rozpoczynania od początku, bo procedura karna dość dynamicznie nam się zmienia, więc jak gdyby nie musi się od początku rozpoczynać, można kontynuować, ale to też z różnymi zastrzeżeniami, natomiast jak gdyby te proceduralne opowieści, to sekundę, to też je gdzieś tam zaparkujmy, bo nam się w ogóle robi 19. Ale, dobrze. Okej. Jak jest zorganizowany sąd? Sąd jest podzielony na wydziały. Więc wydział cywilny, wydział karny, wydział rodzinny to są takie wydziały, które w sądach muszą być, znaczy w sądach rejonowych. Przede wszystkim cywilny i karny, potem wydział rodzinny. Potem mamy wydział pracy i w tym momencie to są te wydziały, które stanowią, budują nam sąd. Oczywiście czasem tak jest i to jest znowu średni pomysł, ale taki jest, że sądy w dużych miastach są podzielone trochę inaczej, bo przede wszystkim mamy więcej niż jeden sąd
w dużych miastach i czasami jest tak, że na przykład wszystkie wydziały rodzinne dla danego miasta, tak ma Gdańsk, tak mają Katowice, są w sądzie X, a z kolei wydziały rejestrowe i księgi wieczyste prowadzone są też przez jeden z tych wielkomiejskich sądów, natomiast z reguły te sądy rejonowe, one tych wydziałów mają co najmniej trzy, potem dochodzi właśnie wydział wieczystoksięgowy, wydział rejestrowy i wszystko tam się zgadza. Także to są wydziały. Oczywiście, żeby nam było łatwiej, żeby nam jeszcze było łatwiej zrozumieć te sądy, to w sądach mamy również oddziały. I te oddziały to jest z kolei, jeżeli wydziały podlegają prezesowi i wydziały mają swoich przewodniczących i wydziały to jest jak gdyby to są te produkcyjne, sądowe miejsca, to znaczy to jest ta produkcja, bo tam się po prostu rozstrzyga sprawy, czyli sprawy cywilne w wydziale cywilnym, karne w karnym, to mamy jeszcze oddziały w sądach, oddział kadr, oddział gospodarczy i jak łatwo zrozumieć, one podlegają z kolei dyrektorowi sądu, więc tutaj tu pracują ludzie, czy mamy kadrową panią w sądzie, czy oddział finansowy, który się też zajmuje wszystkimi rozliczeniami, wypłatami. I znowu też był taki pomysł, żeby troszkę to outsourcować, żeby troszkę zaoszczędzić, żebyśmy mieli jakieś centra usług wspólnych. Różnie to działało, ale no jakoś działało. Mamy też sekcje w sądach. To są sekcje, najczęściej sekcja wykonawcza, sekcja egzekucyjna, czyli te sekcje, które się zajmują jakąś taką jedną kategorią spraw, na przykład właśnie sekcja wykonawcza, czy wydział wykonawczy, zajmuje się już wykonaniem wyroków karnych, ściąganiem grzywien, zarządzaniem odbycia kary. To jest taka dodatkowa działalność, to są też konkretne sprawy. Sekcja egzekucyjna, to są sprawy egzekucyjne w postępowaniu cywilnym. Czasem się łączą te sekcje, był też plan stworzenia wydziałów egzekucyjnych. To jest też wszystko płynne, dynamiczne, tak powinno być, że jak gdyby tworzy się wydziały, czy tworzy się sekcje w oparciu o wpływ, magiczny wpływ spraw. I właśnie, proszę Państwa, przejdźmy już do naszego Królestwa Statystyki. Tu mamy taki fantastyczny, to jest raptem taki mini słowniczek różnych sądowych pojęć. Pojęcie załatwienie, pojęcie wpływ, pozostałość, wielokrotna, nowy numer, referat decernat. Zacznijmy od dołu. No tutaj jest też takie pytanie, które się pojawiło w naszym trailerze naszego odcinka dzisiejszego, czyli co sędzia ma w szafie? No i to jest tak mniej więcej jak z żołnierzem, bo jest taki stary dowcip, czy też może pewnie jest to na faktach, jeżeli chodzi o wojsko, czyli co ma żołnierz pod łóżkiem? Ta cisza zapadła specjalnie, bo tak chciałbym, żebyście się Państwo chwilkę zastanowili. No już jest odpowiedź, super. Super, super. Proszę Państwa, więc co ma żołnierz pod łóżkiem? Otóż żołnierz ma pod łóżkiem utrzymywać porządek, tak? Więc co ma sędzia w szafie? No co ma sędzia w szafie? Sędzia ma w szafie albo swój referat, albo swój decernat. To zależy od geograficznego położenia sądu, bo różnie się mówi. Ja jestem ze szkoły śląskiej, gdzie mówi się o referacie, ale z drugiej strony ta szkoła śląska, o, kupę papierów też ma. Dokładnie, ja się teraz tylko przez moment napiję herbaty, jeśli Państwo pozwolą. Sędzia ma swoją szafę. Kiedyś sędzia miał swoją półkę. Tak po prostu i na tej półce czekały na niego akta do zrobienia. W tej szafie też, w takiej dobrej szafie, była taka rozpiska, tak zwany kalendarz, że leżały akta po prostu po kolei swoimi sygnaturami. Takie akta na tak zwanym czasokresie, czyli to, co się tam działo, umieszczało jakieś papiery. Oprócz tego były półkę wyżej akta z pismami jakimiś do umieszczenia. Osobno w szanującym się sekretariacie zawsze była szafa z terminami rozpraw, czyli te akta, które zostały wyterminowane na rozprawę, były gdzieś tam osobno, więc tak to wyglądała ta szafa. I ten cały właśnie przypadający na sędziego jego portfel spraw, znaczy portfel, no to właśnie nie jest portfel, bo to jest wielki karton, czy wielki bank spraw, nazywa się referatem, bądź nazywa się decernatem. Proszę Państwa, mamy tutaj załatwienie. I załatwienie to jest też bardzo ciekawa kategoria, bo jak gdyby to jest taka główna kategoria w sądzie. Otóż załatwienie to jest każdego rodzaju, takie dla potrzeb statystyki, zakończenie spraw. I takim samym załatwieniem sprawy jest jej na przykład zwrócenie i nierozstrzygnięcie, jak na przykład rozstrzygnięcie
sprawy przez sędziego, takiej dość ciężkiej, męczącej po 5, 7, 10 rozprawach, czy też na przykład, jeżeli się uda na pierwszym terminie doprowadzić strony do zawarcia ugody, to też to jest takie samo załatwienie, bo wtedy umarza się postępowanie. Czyli znowu, tutaj załatwienie załatwieniu nierówne i znowu też portretując tych sędziów, czyli te kryteria awansowe, od których zaczęliśmy, to w tej statystyce można zobaczyć bardzo dużo, czy właśnie sędzia załatwia sprawy formalnie, czyli w taki sposób, żeby raczej ich nie rozstrzygnąć, czy też ten sędzia zajmuje się sprawami w taki sposób, że jednak no, każdą rozstrzyga wyrokiem, a może sędzia jest w stanie skłonić strony do zawarcia ugody i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj załatwienie załatwienie nierówne, ale to załatwienie to jest taki miernik produkcji przez sądy, to znaczy sądy załatwiają x spraw czy x milionów spraw, ale wiedzcie Państwo, że to załatwienie załatwieniu nierówne. I teraz mamy następne magiczne pojęcie. To magiczne pojęcie to jest wpływ. Wpływ to są te wszystkie sprawy, które trafiają do sądu w danym okresie rozliczeniowym, czyli okresie statystycznym. Więc mamy na przykład wpływ miesięczny, czyli w miesiącu wpływa do sądu spraw X, w kwartale Y, potem na półrocze, bo zawsze są okresy sprawozdawcze. Czy ja mogę prosić o zapalenie światła? O, super, przepraszam, zwróciłem się tutaj. O, dzięki. A, ale nie wiesz co, ale może to tylne? Tam? Nie chcę Państwa oślepiać. O, teraz jest super. Dzięki bardzo. Proszę, żeby było mnie trochę widać. Tam mamy też otwartą szafę, ale to już trudno. Tam nie ma na szczęście. Proszę Państwa. A, już mam zamknięte. Jest tak. Wpływ to jest ta liczba spraw, która trafia do sądu. Cały czas się widać, więc. Dobra, bardzo przepraszamy. Wpływ to jest na przykład wpływ miesięczny, czyli sprawy, które trafiają w danym miesiącu. I to jest też ważne dla statystyki, bo marzeniem każdego sądu, marzeniem każdego prezesa, a przede wszystkim marzeniem każdego sędziego jest tak zwane magiczne opanowanie wpływu. Czyli, żeby opanować wpływ, to jeżeli do referatu sędziego wpływa 1000 spraw w ciągu roku, to jeżeli ten sędzia załatwi 1001 spraw, pani Agnieszka, pani Agnieszko 1, to jest na kolejnym slajdzie. Więc jeszcze sekundę cierpliwości i zaraz do tego przejdziemy. Chyba, że już spróbujemy sobie, dobra, 3, 2, 1, start. Proszę sobie zobaczyć. Więc tak, bierzmy się do pracy, to ja będę może opowiadał na konkretnych przypadkach. Jeżeli wpiszemy sobie, nie ma za co. Tutaj mamy na przykład rok 2018. Ja wziąłem taką kategorię spraw upadłościowych. Ja nie chcę na razie niczego wieszczyć w związku z koronawirusem, ale tak mi się po prostu jeden z pierwszych sprawozdań, które mi się nawinęły. Mam nadzieję, że to jest jakoś względnie widoczne, bo o tym spojrzymy. Czyli mamy roczną statystykę. I w tej rocznej statystyce mamy przede wszystkim takie. Zobaczcie Państwo dwie kategorie. Czyli tu mamy zbiorczą kategorię, to co wpłynęło, tak? Czyli to jest cały wpływ spraw, który do sądu trafił. I w tym momencie tych spraw, które wpłynęło, to jest razem 1714. One są tutaj wskazane. Co ciekawe, mamy tak zwaną pozostałość, bo tak się okazało, że różnica między wpływem a załatwieniami daje nam tak zwaną pozostałość. I pozostałość to jest to, czego sędzia nie załatwił. Czyli jeżeli mamy takiego sędziego, któremu idzie dobrze, a idzie nawet bardzo dobrze, bo jeżeli wpłynęło 1000 spraw, on załatwił 1001, czyli ma o jedną sprawę więcej załatwioną, czyli ta jego pozostałość, on nie będzie miał pozostałości. Ale jest powiedzmy w wydziale drugi sędzia, który przy 1000 wpływu załatwił 998 spraw, czyli jego pozostałość, czyli to, co pozostało, tutaj mamy w okresie rocznym, wynosi dwie sprawy. I tak jak się spojrzy, jak się podsumuje cały wydział właśnie w tym okresie sprawozdawczym, to z reguły zostaje nam jakaś pozostałość, niestety. Te pozostałości zostają z poprzednich lat, to są tak zwane sprawy stare. Więc tutaj ten sąd wszedł na przykład w sprawach upadłościowych w nowy rok, czyli na 31 grudnia 2017 roku, sąd miał na swoim składzie niezałatwionych 981, jak widzę, spraw upadłościowych. Do tego
to, co wpłynęło, to jest suma tych 981 z tymi, które wpłynęły. To się trochę dziwnie na mnie zgadza, ale to jest jakoś od drugiej strony, więc właśnie teraz to widzę, bo jakby na żywca działamy. Aha, ale tutaj są te kategorie dodatkowe. To jest właśnie dziwna statystyka sądowa, która, nie wiem, sumuje się w górę, sumuje się w dół. Natomiast co jest ważne? Mamy pozostałość? Nie, to będzie wpływ razem, bo to się będzie dodawało. O, to tutaj. Tu jest ten wpływ razem plus dodatkowe. I teraz tak. Mamy te kategorie, że razem wpłynęło, ale mamy też tak zwaną kategorię wpisanych ponownie. I tutaj właśnie też się pojawia taki element, no już kreatywnej, nie powiem kreatywnej księgowości czy kreatywnej statystyki. W sądach czasem jest tak, i to się zdarza, że jeżeli sprawę uda się formalnie zwrócić albo ją wnieść na nowo, to ta sama sprawa ma kolejny numer statystyczny. Czyli to jest jedna sprawa, ale liczona za dwie sprawy. Tu mamy też kolejną kategorię, czyli to jest sprawa przekazana z innej jednostki, tak zwane przekazanie według właściwości. Ona została przekazana z sądu X, który też ma załatwienie, właśnie sobie załatwił tą sprawę, przekazując ją innemu sądowi, a ten nasz sąd, który tutaj mamy, on ją sobie wpisuje, więc to nie jest nowa sprawa, tylko to jest sprawa ponownie wpisana w tym takim globalnej liczbie spraw, że gdzieś ubyło, ale w tym innym sądzie, któremu to przekazano, spraw przybyło. I teraz mamy przy tym globalnym wpływie 1714, przy załatwieniach 1600 i przy takiej jeszcze pozostałości, no ta pozostałość się zwiększyła. Czyli jak sobie patrzymy, to w tym momencie no, wynik sądu właśnie tutaj w tych ogólnych kategoriach no, jest raczej na minusie, ponieważ sąd po pierwsze nie opanował wpływu, no i ta pozostałość mu się zwiększyła. Więc w ramach takich kryteriów efektywności sądu to tak wygląda. I teraz zobaczmy, że w sprawozdaniu rocznym mamy tylko załatwienie właśnie, i to jest odpowiedź na pytanie pani Agnieszki, ale to jest odpowiedź przy pierwszej naszej rozpisce statystyki. A teraz pani Agnieszko, bierzemy się do pracy 2. Miałem tylko cichą nadzieję, że to będzie troszeczkę lepiej widoczne, ale tu mamy sprawozdanie z kolei z cywilistyki za kwartał 2019. Też wpisałem pierwszy możliwy sąd, wyszukiwarkę, sprawozdanie statystyczne i zacząłem się temu przyglądać. Więc na przykład w ciągu kwartału, to jest sąd w sporym mieście, sąd rejonowy, wydział cywilny. I tutaj możemy spojrzeć, że tu mamy roszczenia z umów bankowych na przykład, czyli tak zwanych frankowiczów. I tu 21 spraw było w pozostałości, w ciągu kwartału wpłynęło 14. Czyli no też możemy powiedzieć, czy to jest dużo, czy to jest mało. Sąd w 300-tysięcznym mieście, jeden kwartał roku 2019 i na przykład do tego sądu wpływa świeżo 14 spraw, a pozostałości frankowych jest 21. Tu mamy roszczenia na przykład z umowy o zachowek, czyli to są roszczenia między potencjalnymi spadkobiercami, a tymi, którzy z testamentu dostali swój udział. I proszę spojrzeć, że tych spraw na przykład wpłynęło, znaczy pozostałości było 15, a wpłynęła tylko jedna. I teraz tutaj mamy tą rozpiskę załatwień już zdecydowanie bardziej szczegółowo. Znaczy mamy przede wszystkim, jak załatwiono, tak, że mamy oddalono, że mamy uwzględniono w całości lub w części. Więc te statystyki mówią nam zdecydowanie więcej, czyli one są takie trochę bardziej już detaliczne i bardziej nam pozwalają no, odpowiedzieć sobie na pytanie, co ten sąd w danym momencie załatwia, co robi i wszystko. Więc tutaj ja sobie przeskoczę, pozwolę sobie przeskoczyć do Państwa raportu. Wziąłem taki akapit, który właśnie mówił o liczbie spraw. I teraz tak, liczba spraw jest jednym z takich kryteriów określających jak gdyby nakład pracy i tą taką ciężką pracę sędziów. Tylko znowu, to jest takie pytanie, że ta średnia liczba spraw na sędziego to jest dopiero jeden z czynników, bo opowiem kilka przykładów. Zdarza się na przykład jakaś sytuacja związana w dużym mieście, związana powiedzmy z przekształceniem spółki mieszkaniowej, czy tam powiedzmy, no, tak jak na Śląsku,
czasami się zdarzało, że kopalnia oddawała swoje mieszkania zakładowe, a tych mieszkań, tych bloków było kilkadziesiąt czy kilkaset, no kilkaset może nie, ale na pewno kilkadziesiąt, a więc tych lokatorów było też no, kilkuset czy parę tysięcy. I pojawiały się podstawowe wątpliwości, czy to przekazanie majątku było skuteczne, czy w tej chwili ludzie, lokatorzy, czy oni na przykład mają płacić czynsz podmiotowi X czy podmiotowi Y. I to z reguły jest tak, że ktoś przeszedł wtedy po klatkach, wziął kartkę, napisał wzór pozwu i nagle takich jednorodzajowych spraw trafia do sądu kilkaset. Swego czasu były też takie sprawy przez banki kierowane, że powiedzmy pojawiały się bankowe tytuły egzekucyjne. Ja sam pamiętam, jak do Sądu Rejonowego w Katowicach pewnego dnia wpłynęło 14 tysięcy spraw. Przyjechały ciężarówką, bo też, co mi się bardzo podoba w raporcie, no to jest takie pokazanie tego czynnika ludzkiego i tej pewnego rodzaju pracochłonności, bo znowu, jeżeli rozmawiamy o statystyce, to zdarzają się sprawy tej grubości, o takiej, gdzie jest po prostu pozew, odpowiedź na pozew i zdarzają się te sprawy wożone ciężarówkami. Tak też było w sytuacji na przykład Amber Gold, gdzie tych tomów jest jakieś chyba kilkaset czy kilka tysięcy tomów, więc tam sama kwestia odczytywania aktu oskarżenia, no to są w ogóle rzeczy niesłychane, ale znowu taka opowieść z życia. Jeden sędzia w naszym sądzie wypożyczył sobie akta sprawy X do swojej sprawy. Tych akt było tam 93 tomy, bo kojarzył, że jeden ze świadków gdzieś tam był przesłuchany, no i wychodziłem z budynku, była bodajże 18.30 czy 19.00, on tam siedział jeszcze u siebie w gabinecie, pytam, no jak ci idzie? On mówi, nie no spokojnie, już 77 tom właśnie przekartkowałem, bo szukam tego świadka, bo czego brakuje? Brakuje spisów treści, w ogóle brakuje jakiejkolwiek interaktywności związanej z tymi aktami i jeżeli coś gdzieś kojarzymy, no to jest taka żmudna praca, która na tym polega, więc teraz to jest jeden z czynników i chciałem o tym powiedzieć. Co więcej, bardzo mi się podoba tutaj, że mamy, znowu, ja się nie spotkałem dotychczas w ministerialnych informacjach z tym, że jesteśmy w stanie jakoś sobie spojrzeć na sądy pod kątem właśnie ich obsady, czyli te takie małe sądy, oczywiście była tak zwana reforma Gowina, polegająca na tym, że te sądy miały być połączone z kolei z większymi sądami, stać się ich ośrodkami zamiejscowymi, no ale ta reforma nie wypaliła. Ale znowu, jeżeli Państwo mnie pytają, a nie widzę, żebyście mnie pytali, ale ja na wszelki wypadek odpowiadam, to wcale nie są złe sądy, takie sądy dziesięciokilkunastoosobowe. Te 81 sądów, ale też na ogólną właśnie liczbę, bo to jest następne pytanie o strukturę, to jest pytanie o dojazd do sądu, to są takie pytania związane właśnie z tą organizacją sądów, gdzie niby do sądu powinno być blisko, przynajmniej do sądu rejonowego. To też to się pojawiła bardzo duża dyskusja, czy reforma Gowina jako koncepcja była dobrą reformą. Nie była najlepszą. Była przede wszystkim jakąś koncepcją, poza tym była źle przeprowadzona już tak od tej strony narzędziowej, to znaczy tam zaniedbano bardzo wiele rzeczy, wypowiadał się też Sąd Najwyższy, poza tym no, z tej reformy odstąpiono. Ona też jak gdyby niczego nie zmieniała, znaczy zmieniała, to jest bodajże z Lamparta jest taki cytat, tak, że tak wiele musi się zmienić, żeby nic się nie zmieniło. Więc reforma Gowina to była głównie taka zmiana, żeby się dużo zmieniało, ale w sumie nie zmieniło się nic poza tym, że też sędziowie powstrzymali się od orzekania, że sędziowie ją zakwestionowali i w pewnym sensie udaremnili. Samo założenie, że właśnie przekaże się pewne uprawnienia, Amerykanie kochają swoje, za chwilę jeszcze o tym pogadamy. Wróćmy do reformy Gowina. Ten moment, że to też zostało przeprowadzone tak troszkę na siłę, że w ramach tej reformy no, też tego nie konsultowano jakoś szeroko, tylko właśnie znowu, tam przyjęto czynnik. Sądy poniżej bodajże 15 sędziów do likwidacji. Nikt się nie pochylił nad tym, gdzie jest ten sąd, znaczy do likwidacji, do dołączenia do innych sądów. I to też była niezwykle taka nieproporcjonalna reforma, bo na przykład w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach taki sąd był raptem jeden i to był sąd w Siemianowicach Śląskich z 13 sędziami, jak pamiętam. Natomiast no też no, jego wchłonięcie, i to też była dyskusja, czy ma jego wchłonąć Chorzów, czy mają go wchłonąć Katowice. O, sąd w Lubartowie, no właśnie. Bo teraz mamy następny taki czynnik. Ja powiążę to pytanie o kochaniu sądów i proteście.
To był taki moment, jeden z pierwszych przełomów, że sądy są jakie są, wiemy, tak? I czy prawdą jest, że Amerykanie kochają swoje sądy? Ja nie wiem, nie rozmawiałem z Amerykanami na temat kochania sądów, że Polacy nie kochają sądów. No cóż, no, procent zaufania do sądów jest jaki jest. To jest też bardzo długi temat i też myślę wymagający osobnej opowieści. W ogóle kochać sąd to jest jakaś pewnego rodzaju aberracja. Ja bym tutaj był ostrożny z kochaniem sądów jako takich. Można, nie wiem, kochać sędziów, ale z tym bym też uważał. Natomiast sposób prowadzenia spraw, ilość prawników, liczba prawników, to chyba nie wszystko. Moim zdaniem to jest kwestia pewnej tradycji, to jest kwestia obyczajowości, to jest taka kwestia społeczna i to jest coś, co jest dla nas na tyle ważne, żebyśmy tym sądom zaufali, żebyśmy też wierzyli. To ja myślę, zacząłem o tym mówić w kontekście tej sprawiedliwości proceduralnej, że jeżeli po wyjściu z sądów czujemy się wysłuchani, czujemy się, że ta nasza argumentacja, że przynajmniej została przyjęta, ona mogła nie trafić, ale że ktoś nas godnie wysłuchał, że ktoś do nas też mówił, że ta komunikacja funkcjonowała, to w tym momencie ja myślę, że możemy zacząć kochać te sądy, że możemy im ufać. Taki procent zaufania do sądów, to jest też ciekawe, są ostatnie badania z 2018 roku niemieckiej firmy badawczej i średnia europejska zaufania do sądów to jest 72%, polska średnia to jest 44%. Spadła bardzo mocno z 52%, ale to jest dalej poniżej tej średniej europejskiej. Znaczy znowu, sąd nigdy też nie był takim naszym sądem, to też nie była kwestia zaufania. Te wszystkie wątpliwości, o których mówimy, czy też system wyboru sędziów, czy właśnie ten system awansowy, czy kwestia odmowy nominacji, nominowania, czy cała ta atmosfera wokół sądów absolutnie im nie sprzyjała, a do tego też no, brak pewnej edukacji prawnej i też takie przekonanie, że wszystko się załatwi przed sądem, że sąd po prostu załatwi wszystko, że sąd będzie panaceum na wszystko, że też sąsiad z sąsiadem się nie dogada, czy powiedzmy dłużnik, potencjalny dłużnik z wierzycielem, tylko trzeba iść do sądu. I te sądy z jednej strony zalewa się takimi sprawami o 20-30 zł, z drugiej strony, no znowu, bo teraz jeszcze wróćmy właśnie, mamy sędziego z tymi, średnia liczba to jest 1000 spraw. Tak, ale wróćmy jeszcze do tej historii, że powiedzmy mamy, nie wiem, 300 czynszówek czy takich spraw powiedzmy na jeden termin, ale też trafiają się czasem sprawy znacznie trudniejsze. Na przykład w wydziałach pracy na Śląsku zdarzały się sprawy o deputat węglowy, takie sprawy jednorodzajowe, czyli mamy też jakiś algorytm postępowania i po prostu kończymy sprawę za sprawą. Więc można mieć powiedzmy referat z 1000 prostych spraw, a można mieć 200 niezwykle trudnych. Też to jest następna rzecz, o której ja już powoli zaczynam kończyć, tylko chciałem to domknąć taką historią właśnie o statystyce, może spoglądajmy sobie tutaj, bo sądy to jest też pewien barometr tego, jak pracuje gospodarka, jakie są relacje ludzi, jak nawet wygląda przestępczość w danej dziedzinie. I też spotkałem się z taką historią, że ktoś mnie po prostu zapytał, słuchaj, czy w dzielnicy X naszego miasta jest bezpiecznie? Ja mówię, ale skąd ja mam to wiedzieć? A ktoś tak patrzy na mnie i mówi, ale ty jesteś prezesem sądu, czy jesteś sędzią, to chyba macie takie badania, chyba wiecie, że powiedzmy z dzielnicy X wpływa, nie wiem, najwięcej spraw, jest najwięcej oskarżonych, ale to jest ta kwestia statystyki. I znowu, sądy i to, co robią, i nawet taka statystyka, czy powiedzmy statystyka upadłości, tak, ona jest niesamowitym narzędziem, byłaby niesamowitym narzędziem, niesamowitym barometrem. I tutaj, jak jest 300 spraw, czy każda jest oddzielnie, czy to się jakoś udaje połączyć? To też znowu, to różnie, bo też można połączyć trochę spraw, ale to jest potem, są tak zwane względy ekonomiki procesowej, czyli jakbyśmy mieli 300 spraw połączonych, to w tych 300 sprawach będziemy mieli 300 powodów, a na przykład 300 powodów, czyli 300 wnoszących pozew, nie pomieścimy w sądzie, na przykład. Więc to są też takie kwestie logistyczne, są jakieś tam no, zasady też pewnego zdrowego rozsądku, więc połączyć można, czasem się to łączy, to się robi takie kiście, jak z winogronami powiedzmy, po kilkanaście takich spraw, żeby też potem dało się ten wyrok napisać i żeby na przykład nie czytać tego wyroku jak książki telefonicznej. No mamy też ten przykład ze sprawą Amber Gold, gdzie to odczytywanie wyroku no, trwało bodajże 2 miesiące. Ale wróćmy, jeśli to jest odpowiedź na pytanie pani Agnieszki 1, no wróćmy do tych statystyk, to znaczy uwolnienie tych
statystyk, czy jakieś takie umożliwienie działania na podstawie tych statystyk, to by nam dało też znakomitą prognozę, znaczy prognozę, no diagnozę przede wszystkim taką społeczną, co się dzieje, jaki jest, jakie na przykład są dochodzone przed sądy wierzytelności. Znowu te 20 milionów spraw przed sądami, one się aż proszą o jakąś obróbkę na zasadzie, nie wiem, tak mnie się też kiedyś marzył jakiś właśnie hakaton z Ministerstwem Sprawiedliwości, czy możliwość wykorzystywania tych danych, bo to jest wielka, wielka wiedza i taka wielka po prostu opowieść. Natomiast właśnie to jest to, o czym Państwu zacząłem mówić, że na przykład mamy ten świetny raport, co mają polscy sędziowie, no i to jest raport zrobiony przez firmę zewnętrzną, bo być może, no nawet, nie wiem, ministerstwo nie zdawało sobie sprawy, że publikując te wszystkie oświadczenia majątkowe, no dostarczy też na tyle istotnych danych, bo my też wiemy, co mają sędziowie. I jeszcze już naprawdę ostatnia myśl, skąd się biorą sędziowie, żeby podsumować poprzedni odcinek naszego serialu, to są badania zrobione przez już w tej chwili pana profesora Przemysława Banasika. On był prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku, a przy okazji najpierw adiunktem, teraz profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Gdańsku. I on zbadał motywację ludzi, którzy stają się sędziami. I tutaj też krótka zagadka, ja się na moment zatrzymam, wezmę jeszcze łyka herbaty. Jak państwo myślą, no jaka była taka podstawowa motywacja ludzi, którzy zostawali sędziami? Prawie 80% ludzi. Ja piję teraz. Dobrze, to takie krótkie fanfary. Fanfary dla pana Karola. Otóż tak się okazało, że dla prawie 80% sędziów tą motywacją no, była stabilność zatrudnienia, czyli to, że jest zagwarantowana stała praca. I ja też gdzieś tam tak sobie myślę, że to chyba nie jest najlepsza motywacja i taka najlepsza diagnoza tego stanu sędziowskiego, że ludzie kierują się tam stabilnością, znaczy kierują się do sądu stabilnością zatrudnienia. Taka jeszcze szybka informacja, bo to jest taka ciekawa struktura płci w zależności od stanowiska. Mianowicie asesorów, to jest na próbie trzech sądów apelacyjnych. To jest też w tym raporcie Bridge, ale dla mnie to jest też coś ciekawego, że z 2703 sędziów w Polsce, znaczy orzekających w sądzie, to asesorzy sądowi 73% kobiet, 27% mężczyzn. Sędziowie 65% kobiet, 35% mężczyzn. Przewodniczący wydziału, zastępca przewodniczącego wydziału 60% kobiet, 40% mężczyzn, ale już prezes sądu, wiceprezes 51% mężczyzn, 49% kobiet. W związku z tym, no to ciekawie wygląda. Te powody właśnie takie szeryfowskie, robić porządek, zawód zaufania publicznego, to się też pojawiało, ale tym głównym wskazaniem, jeżeli chodzi o to, że chcę być sędzią, bo mnie stabilnie zatrudniają, no to mnie to ogólnie trochę smuci. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Aha, mam jeszcze byłem Państwu winny odpowiedzi w quizie naszym. Czyli faktycznie. Urlop macierzyński przed porodem 6 tygodni. Odpowiedź C. Do pracodawcy sprostowanie świadectwa pracy, czyli B. I 55. Centralną ewidencję informacji o działalności gospodarczej i punkt informacji dla przedsiębiorcy prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Proszę Państwa, a w następnym odcinku. Ile to trwa i czemu tak długo? I nie będę tutaj mówił o. Czy krajowa stacjonarne szkolenia tylko w Krakowie? Tak, to się jeszcze nie zmieniło. Ma jeszcze ośrodek. Dlaczego? Tak to kiedyś postanowiono. W Lublinie są szkolenia już dla pracowników i dla sędziów. Tam jest taki ośrodek zamiejscowy. Natomiast aplikanci są, z tego co wiem, szkoleni w Krakowie. Proszę Państwa, porozmawiamy o czasie trwania postępowań. Znowu, jeśli Państwo mają pytania, a ja na nie nie odpowiedziałem, jeśli tam organizator sieć
Watchdog Polska przyklei te pytania, wyślę. Tam jeszcze mamy pewną dawkę odpowiedzi na pytania z poprzedniego odcinka. Ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Macham, macham. Jest 20:25. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Tak, już wszyscy się żegnają. We wtorek o 19:00 dostaniecie zaproszenie. A na razie mam nadzieję, że to nam starczy. Adrianna pisze. Pozdrawiam serdecznie. To ja jeszcze czekam, ale nasz prelegent może się już wylogować, a ja poczekam jeszcze na wasze. Dziękuję. Dzięki, Adriano. No, bez ciebie z ławnikami nie zawiodłaś. Adriana od dawna lobbuje, żeby ławnicy byli ważniejsi w sądzie. Wszystko słusznie. Przed nami. Słusznie, tak. No dobra, słuchajcie, o, Ada jeszcze coś. Dobra, to poczekamy. No, Janie, dobranoc, Janie. Wszystkie zarzuty stawiane ławnikom można przypisać także profesjonalnym prawnikom. Tak, tak, tylko rzeczywiście nie padały zarzuty wobec ławników, stąd to jest fragment jakiejś dyskusji, która po prostu się toczy, a nie wszyscy mamy jej świadomość. Dobrze, aha, nie, jeszcze Tomek jada. Słuchajcie, to powoli, bo ja też nie chcę tak kończyć brutalnie. Wciąż mamy 24 osoby, więc może po prostu się powoli zamykajcie, to ja zamknę wydarzenie. Ukłony, dzięki. Dzięki, Michale. No dobrze, to już nikt nie pisze. Dzięki serdeczne, do zobaczenia za tydzień. Halo, halo? Pani mnie słyszy? Wiesz co, jeszcze jesteśmy, ja zamknęłam wydarzenie. Dobra, dobra, dobra. Ale jeszcze widzę, że Tomek pisze, więc nie wiem, szczerze mówiąc. Okej, okej, dobra. Proszę głos wyłączyć, do zobaczenia, więc chyba cały czas ten. To może się zdzwonimy.